Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w Dom Gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto, dzisiaj mam wiadomości na 3 listopada 2020 roku. Mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Na koniec mam dla Was taki film. Będzie trwał niecałe 4 minuty. Warto sobie zobaczyć, puszczę go tylko raz w momencie wyborów prezydenckich. I tak to już nic nie zmieni, co teraz się wydarzy. Jeżeli chodzi o podpisanie książki, mam oficjalną datę. Wyjeżdżam w środę, z samego rana, bardziej już tutaj w nocy można powiedzieć, we wtorek, żeby dojechać po prostu do miejsca, w którym podpisuję książkę. Więc mamy podpis w środę, w czwartek lub w piątek będziecie dostawać pierwsze egzemplarze, na pewno w Polsce, więc tutaj już nic się nie zmienia. A co mi się najbardziej podoba, że data nie jest przypadkowa. Wyjeżdżam 3. Czasami te daty mnie naprawdę zadziwiają, bo ostatnie zdanie w książce kończę na 333 stronie. 3 wyjeżdżam podpisać książkę, bo tutaj jest troszeczkę kilometrów, żeby wyjechać. Także to jest ciekawe i pewnie o tej godzinie, o której będę wyjeżdżał, będziemy już wiedzieć mniej więcej, co się dzieje, jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych. A na koniec ten film, już tutaj nie będę więcej zanudzał, przejdźmy do naszych tematów. Ze świata kryptowalut, a jest ich naprawdę dużo, więc zobaczmy najpierw, co się dzieje na CoinGecko. O 19 jeszcze się pojawię tutaj na BitHubie i potem zadecydujemy, jak to będzie. Czy zrobię dwie audycje po 15 minut, żeby i na BitHubie było coś, i bo po prostu nie jestem w stanie pojechać, dojechać w jeden dzień, także gdzieś mnie tam nie będzie w tych dniach najbliższych, może na jednej audycji lub połowie dnia, powiedzmy, że tak. Więc tutaj musicie czytać ten rozdział społeczności, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy dokładnie przyjadę. I pewnie jakieś zdjęcia zarzucę tam z tego podpisywania. Zobaczymy, czy w ogóle będę mógł, bo gdzieś tam, wiadomo, ta pandemia cały czas jest i nie do końca można wchodzić wszędzie i pewnie zdjęcia robić, ale zobaczymy, może się tutaj uda. Przejdźmy na Bitcoina. Bitcoin 13 620 dolarów. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, 0,6% w dół. Byliśmy już tutaj na prawie 13 200, także Bitcoin fajnie się odbił od tych najniższych pułapów dziennej świecy. Ampleforth 9,4% w górę, Neo 2,6%, NEM 2%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, to mam Airwave minus 10%, Huobi token minus 9,9% i Synthetix Network token minus 8,4%. O Huobi tokenie będziemy sobie zaraz jeszcze rozmawiać. Rozmawialiśmy też w ostatniej audycji na BitHubie, że tam coś może się dziać i tutaj mamy potwierdzenie tego, że Huobi tak naprawdę nadal twierdzi, że wszystko jest w porządku. Mimo tego, że 400 milionów dolarów depozytów w Tetherze zostało wypłacone albo wpłacone na giełdzie, bo bitcoiny zostały wypłacone z tej giełdy w międzyczasie, mimo plotek o aresztowaniu jakiegoś tam wyższego kierownictwa czy zarządzania tej giełdy. Na razie ostatnie wiadomości twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca. Mimo tego, że to są Chiny, wiemy, że po OKEX-ie mogą być oczywiście takie jakieś różne tutaj zawirowania, jeżeli mieliby podstawy do tego, ale na razie nie mamy oficjalnego potwierdzenia tego, że Huobi miałoby się tutaj zamykać, czy nie można by było wypłacać ze względu na jakieś akcje władz w Chinach, więc to jest ciekawe. Potem Mike mi dzisiaj z rana nawet podrzucił taki ciekawy link, który... No zobaczcie, co tutaj się dzieje. UOKiK będzie walczyć z naganiaczami systemów typu piramida. Na pierwszy ogień idzie youtuber Damian Żukiewicz. O, zobaczcie, nawet mogę przeczytać, bo skoro jest taka wiadomość, no to wtedy możemy też przeczytać o tym, że w końcu się biorą za osoby, które promowały jawnie, no można powiedzieć, projekty ciemnego pochodzenia, które od razu miały z bomby, prawdopodobnie tutaj zaciekawić ludzi i zarobić tylko osoby, które promują te projekty. Także jak opisuje urząd, youtuber przykładowo pisał, że jest najlepszym partnerem FutureNet na świecie i rekomenduje każdej zainteresowanej osobie możliwość zarabiania pasywnego
w tym gwarantuje zarobki na poziomie minimalnym 100 zł dziennie. Serwisy FutureNet i FutureAd Pro kusiły zyskami za to, że ktoś namówił inne osoby do kupienia pakietów, uczestnictwa lub statusu. To już znamy, to był na pewno rok 2019, gdzieś tam 18 pomiędzy. Mamy też tutaj spółkę NTM z Wrocławia, także dlatego często mówię, pozdrawiamy ekipę z Wrocławia, bo tam często to się rozgrywało. A jeżeli chodzi o to, co tutaj się wydarzy, nawet tutaj widziałem jakieś komentarze, niżej były pisane. Zobaczymy, z jakim skutkiem im się to uda, ale w końcu coś się zaczyna dziać z tymi największymi głowami, które bardzo często szydziły sobie z tych osób, które zainwestowały wcześniej. Także czasami zatasza tutaj prawda koło, ale prędzej czy później, w tym przypadku zobaczymy, z jakim skutkiem w kolejnych dniach, miesiącach będziemy informować, czy coś się wydarzyło w tej sprawie. W międzyczasie też coś się wydarzyło z CoinExem. Nie można wejść w ogóle na stronę, chyba że już tutaj nie. Nadal bardzo możliwe, że coinex.com ma tylko jakiś problem, chociaż niektórzy uważają, że po prostu zniknął. Zniknął tak bez śladu i go nie widać. Niektórzy nawet mówili, że w Norwegii jest ok, z innych, ale nie można na przykład wejść i już się zalogować. Także faktycznie nie wiadomo, co się stało z CoinExem. Jeżeli mieliście problem z logowaniem na tą giełdę, no to tej giełdy albo nie ma, albo ma problemy techniczne. Chociaż maila by wysłali osobom, które miały tam jakieś pewnie kryptowaluty czy cokolwiek. Więc nie wiemy, może się dowiemy w kolejnych godzinach. Cena Ethereum stoi w obliczu potencjalnego spadku 30%, czyli chodzi o korektę po nieudanym przekroczeniu $400. Dlaczego miało się tutaj to zdarzyć? Czyli dynamika rynku kryptowalut wróciła ostatnio do Bitcoina, dlatego to jest pierwszy pewnie z warunków, dlaczego nie mamy dużego zainteresowania na Ethereum. Zaraz sobie przejdziemy też do zdecentralizowanych giełd, które mają coraz to mniejszy wolumen na Ethereum. Też sobie na to rzucimy okiem. Jednym z tych zwyżkowych wskaźników jest przełom 100-tygodniowych i 200-tygodniowych średnich kroczących, które są często postrzegane jako kluczowe wskaźniki bycze czy niedźwiedzie nastrojów na rynkach. Ponieważ cena Ether przebiła się przez MA w poprzednich miesiącach, można z całą pewnością stwierdzić, że ta kryptowaluta jest na zwyżkowym terytorium. Ale dzięki temu wykresowi wiemy, że Ethereum może nawet tutaj zanurkować do $270. I nie było to by niczym, można powiedzieć, zaskakującym dla tych analityków technicznych po prostu nie przeciągnięciu swojej szali cenowej powyżej $400. The Block informuje nas o hakerze z KuCoina, który zmienia podejście co do miksera i wybiera portfel Wasabi. Dlaczego? Zobaczymy za chwilę. Wcześniej haker zdecydował się skorzystać z usługi znanej jako Chip Mixer, ale teraz używają portfela Wasabi Mixera, za pomocą którego wielu uczestników łączy monety w jedną dużą transakcję z wieloma wejściami i wyjściami. Portfel Wasabi to portfel Bitcoina o otwartym kodzie źródłowym, który nie jest zabezpieczony i zorientowany na prywatność. Obiecuje tworzenie wymiennych transakcji, co utrudnia śledzenie, skąd pochodzi moneta lub gdzie została wysłana. Zgodnie ze stroną portfela Wasabi, haker KuCoin wzmacnia swoje sposoby, w jakie pranie pieniędzy może mieć miejsce w przypadku zdecentralizowanych narzędzi, takich jak używanie DEX-ów do prania funduszy i mikserów, aby wyrzucić narzędzia i metody analityczne blockchain z ich torów do śledzenia. Czyli widzimy, że tutaj akurat haker KuCoina używa Wasabi do tego, żeby dalej przeprać, ewentualnie utrudnić śledzenie Bitcoina wykradzonego na KuCoinie. Wróćmy na chwilę do tych DEX-ów od Ethereum, bo w październiku wyniki były gorsze niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Zdecentralizowany wolumen wymiany spadł prawie połowę w październiku, gdy uwzględniono nietypowy wolumen związany z exploitem Harvest Finance DeFi, czyli widzimy kolejny exploit, czyli problem, dzięki któremu wykradzono tutaj też z Harvestu Finance DeFi z pula, oczywiście aktywa. Uniswap nadal przetwarzał ponad $11 miliardów wolumenu obrotu w miesiącu, ale DeFi w sumie wyszło na zero, a całkowita wartość została zablokowana na stałym poziomie nieco powyżej $11 miliardów. A jeżeli chodzi o wolumen do porównania, jeżeli sobie porównamy z wrześniem a październikiem, to w październiku spadł o 26%. Więc mamy troszeczkę mniejsze zainteresowanie i projektami DeFi, jeżeli chodzi o wolumen. Nie mówimy tutaj o ilościach zablokowanych, ale z drugiej strony wiemy, że bardzo szybko może to się odwrócić. Zobaczymy, jak w przyszłości to będzie działać. Może dlatego też Ethereum troszeczkę spada ze swoją wartością.
Crypto Briefing i tutaj mamy projekt, który się stworzył prawdopodobnie na Hexie i miał tutaj wyjść airdrop. Zapowiadał się tutaj naprawdę świetnie. No i Axion został przesłany do społeczności, tak się nazywa Hex oczywiście, przed rozpoczęciem handlu 2 listopada. Zespół projektu twierdzi, że zły aktor wykorzystał exploita do wybijania i sprzedawania żetonów do woli, obniżając cenę. Zespół projektowy twierdzi, że nieznany właśnie tutaj atakujący wybił to. Ion jest, albo Axion jest powiązany z kontrowersyjnym projektem Hex, który wielu komentatorów postrzega jako oszustwo. No, można tak postrzegać, ale i tak tym osobom, które zaryzykowały w takie oszustwo, dały zarobić no, niejednokrotnie potężne pieniądze. Także wiadomo, jeżeli chodzi o ten projekt, bardzo dużo ma tutaj osób, które... Ja osobiście bym nigdy nie zainwestował w Hexa, tylko dlatego, że mam swoje zasady. Gdy inwestuję, ja szukam czegoś, co miałoby się przydać w przyszłości, a nie tylko pokazywać, wiadomo, wzrasta i będzie tylko wzrastał. I tak pokona Bitcoina. A dla niektórych to wystarczy, żeby po prostu chociaż zabawić się czymś. No ale w tym przypadku widzimy, że jest tutaj projekt, który mu nie wyszło na Hexie z airdropem. Może to nie jest wina na pewno Hexa w tym przypadku, ale jest powiązany z Hexem. No po prostu miał wyjść na Hexie. I tutaj żebyście uważali na obojętnie jakie projekty, bo mamy nawet projekty, które tutaj zacertyfikowały ten projekt, że to są Haken i Certik, jako zrobiłyby audyt na Axionie, czy Ionie, bardziej Axionie, tutaj powinniśmy czytać, którzy nawet są powiązani z takimi liderami jak IBM, Bitmain, Crypto.com, Binance, więc jeżeli mamy taką reklamę, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o airdropa i projekt, można też oczywiście nie dostać tego airdropa, jak tutaj było w tym przypadku. Jeżeli chodzi o Hex, tutaj akurat X grosz by nam podpowiedział więcej. Jak tutaj strona przedstawia, został zaprojektowany w celu zwiększenia wartości szybciej niż cokolwiek innego w historii. Jednocześnie Axion zachęca użytkowników do cieszenia się życiem, żyjąc z odsetek. Ojej, jakbyśmy wrócili do 2018 roku, 19, żyjmy tylko z krypto, które nam płacą z niczego. Tak? Gdzieś tam po prostu jest jakiś airdrop i dostajemy pieniądze. No, nie zawsze to było godne długości projektu z tym, co się głosiło na samym początku. No ale tutaj mamy pewien problem z Axionem, niekoniecznie z Hexem, no i z firmą, która to pewnie audytowała. Na jakiej zasadzie to audytowała, tego nie wiemy. CoinDesk, przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych i tutaj amerykańska komisja papierów wartościowych giełd SEC podniosła limity określające, ile kapitału mogą zebrać firmy przed zarejestrowaniem się, można powiedzieć tutaj, w STO. Zobaczmy, jest to cena 5 milionów dolarów. Zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego, poprzednio to było 1,07 miliona. 75 milionów dolarów zgodnie z rozporządzeniem A+, poprzednio było 50 milionów dolarów, no i 10 milionów dolarów zgodnie z zasadą 504 rozporządzenia. Poprzednio było tylko 5 milionów, czyli podnieśli widełki, na jakie można zebrać w tych projektach, a podwyższone limity mogą ułatwić startupom prowadzenie ofert tokenów bezpieczeństwa bez naruszania regulatora. Chodzi oczywiście o security token w tym przypadku, więc jest tu jakiś krok w przypadku SEC w stosunku do tych projektów, które mają się tworzyć, kryptograficznych przynajmniej. Cointelegraph, tutaj mam akurat bardzo dobrą wiadomość, bo jeżeli chodzi o blockchain, ich haki i ich liczbę spadła w 2020 roku i to znacznie. Zobaczmy, według danych analizowanych przez dostawcę VPN Atlas VPN, liczba włamań w pierwszej połowie 2020 roku spadła ponad trzykrotnie w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. Dane są częścią raportu opublikowanego przez Atlas. No i tutaj widzimy, na jakiej zasadzie to wygląda. W tym przypadku jest ich dużo, dużo mniej niż w 2019. 2020, pierwsza połowa, bo tu widzimy, że to jest half one, half two. Za chwileczkę będziemy wiedzieć też drugą, czy faktycznie do końca roku tak się to utrzyma. Ale to jest dobra rzecz, bo przynajmniej mniej osób atakuje krypto. Jeżeli macie przeglądarkę Brave, tutaj mamy statystyki, jak one się powiększają i właśnie jesteście w stanie obejrzeć całą audycję dzięki przeglądarce Brave i nie ma tyle reklam, bo naprawdę jest ich dużo mniej w porównaniu do Google czy innej przeglądarki. A tutaj mamy liczbę miesięcznych użytkowników, która wzrasta o 130% w ciągu jednego roku. Brave ma teraz na pokładzie 20 milionów aktywnych użytkowników i prawie 1 milion twórców treści.
czyli zobaczcie, jak tutaj świetnie wygląda pod względem statystycznym Brave. No i osiągnął ten ważny kamień milowy 20 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w porównaniu z 8,7 w tym samym czasie w zeszłym roku. A liczba aktywnych codziennych użytkowników wzrosła w podobnym tempie z 3 do 7 milionów osób. Także jeżeli macie Brave, możecie powiedzieć, że jesteście pionierami nowej przeglądarki, która już niedługo może zawładnąć światem internetu. Ambe Crypto Maker Foundation dołącza do Binance LG w radzie zarządzającej Clayton. Projekt blockchain wspierany przez południowo-koreańskiego giganta internetowego Kakao. Ogłosił, że Maker Foundation, organizacja inicjująca projekt MakerDAO oparty na Ethereum, dołączyła do właśnie tej rady zarządzającej publicznego łańcucha blokowego Clayt. Lightning Labs przenosi DeFi do Bitcoin dzięki Lightning Pool. Zobaczmy, na jakiej zasadzie to by miało działać. A więc Lightning Labs, firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla Bitcoin, Lightning Network, systemu kanałów umożliwiających ludziom szybkie i tanie wysyłanie Bitcoinów, ogłosiła dzisiaj sposób na handel środkami zamkniętymi w sieci. Węzły Lightning, można powiedzieć, koordynują tutaj przetwarzanie transakcji, to już wiemy, tu już tutaj nie musimy nic tłumaczyć dalej. No i niektóre pomagają im określić, w jaki sposób sfinansować te transakcje, a inni operatorzy węzłów nie mają możliwości powiadomienia węzłów, że potrzebują płynność. Aby rozwiązać ten problem płynności, Lightning Labs wypuścił dziś Lightning Pool, rynek, na którym operatorzy węzłów mogą kupić płynność potrzebną do obsługi sieci. Pomaga to wtedy po to, żeby przebiegało to sprawnie, ale również tworzy nowy sposób na zarabianie pieniędzy w sieci Lightning Network. Węzły, które zwykle wysyłają płynność, mogą skorzystać z funkcji aukcji Lightning Pool, aby dowiedzieć się, gdzie wysłać płynność do części w sieci w warunkach skrajnych i zarobić na tym. Węzły skonfigurowane do otrzymania płynności mogą korzystać z aukcji puli, aby znaleźć najlepsze kanały zakupów. Teoretycznie powinno to ułatwić ludziom zarabianie pieniędzy na Lightning Network. Także widzimy, że może tutaj zaradzić pewnym problemom płynności na Lightning Network. Czy Raspberry Pi 400 może obsługiwać pełny węzeł Bitcoin? Czym jest najpierw Raspberry Pi? Raspberry Pi wypuściło dzisiaj swój najnowszy mini komputer, który jest wbudowany w klawiaturę, jak widać na załączonym obrazku. Wzorowany na starych BBC Micros i ZX Spectrum zmieści cały komputer w klawiaturze, zapewniając za $70 rozwiązanie typu plug and play dla fanów komputera wielkości karty kredytowej. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć mysz i monitor i gotowe. Raspberry Pi 400 jest w rzeczywistości Raspberry Pi 4 wbudowany w markową klawiaturę Raspberry Pi. Za $70 otrzymujesz 4-rdzeniowy 64-bitowy procesor, 1,8 GHz, 4 GB RAMu, sieć bezprzewodową Bluetooth, 2 porty micro HDMI, obsługujące odtwarzacze wideo 4K i 40-pinowe złącze GPIO. Raspberry Pi może być używany praktycznie do wszystkiego. Od śledzenia samolotów po rozpoznawanie twarzy. Jednym z powszechnych zastosowań jest uruchomienie pełnego węzła na Bitcoinie. Tutaj dalej będzie można uruchomić pełny węzeł Bitcoin, bo wiemy, że w zeszłym roku na Raspberry Pi 3 węzeł Lightning Bitcoin było to dość trudne, a konieczność zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem innego komputera była nieznanym doświadczeniem. Jednak wbudowana klawiatura Raspberry Pi 400 może ułatwić ten proces i będzie to oczywiście możliwe. Daily HODL Bitcoin może wzrosnąć do $3 milionów w ciągu 5 lat, mówi Crypto Hedge Fund Manager. Oto dlaczego. O, $3 miliony, czyli jeżeli by tak gwałtownie wzrosnął o prawie 17% w ciągu 5 lat, ponieważ BTC umacnia swoją pozycję jako aktywa bezpiecznej przystani, zauważa właśnie Williams z Norwegian Block Exchange, scenariusz byka dla wiodącej kryptowaluty. Na jakiej zasadzie tutaj byśmy mieli to osiągnąć? A więc Bitcoin może osiągnąć wartość 1 do 3 milionów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Ludzie nie mają pojęcia, jak to będzie wyglądać, gdy duże banki i kraje zaczną trzymać Bitcoin w swoim skarbcu. Menadżer kryptowalutowy funduszu hedgingowego podkreśla niedobór Bitcoina jako kluczową cechę, która przyciągnie więcej graczy instytucjonalnych i będzie nadal napędzać wartość królewskiej kryptowaluty. A potem mamy statystyki już firm, które wchodzą. Teraz, tak jak MicroStrategy, to już nie będziemy się powtarzać, i Square, i inne firmy, dlatego na takiej zasadzie ma taką wycenę. Bitcoin na tym przykładzie od tego analityka.
Bank Rezerw Australii zaczął badać tutaj, powiedzmy, CBDC i prawdopodobnie będzie tutaj próbował blockchain Ethereum. W tym celu RBA nawiązała współpracę z dwoma największymi australijskimi bankami i wiodącą firmą programistyczną Ethereum Consensus, której przewodzi Joseph Lubin, jeden ze współzałożycieli kryptowaluty. Wyniki projektu mają zostać przedstawione na początku 2021 roku, czyli jeżeli tutaj Ethereum zostałoby wybrane przez Bank Australii, wow, to jest wtedy na pewno adopcja. Ale miejmy nadzieję, że do tego czasu już będzie 2.0 i nie będzie takich zatorów jak do tej pory. Okej, przejdźmy na polskich youtuberów, zobaczmy co tutaj się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach. Przypominaj nam o filmie na samym końcu, żebyście jeszcze zostali chwilę, bo nigdy go nie puszczam, ale przynajmniej możecie się dowiedzieć mój świat. My ze strony ostatnich 4 lat. A więc Mike Satoshi i tutaj mamy Uoki, który bierze się za oszustów, Żukiewicz na celowniku, Bitcoin gotowy na kolejną pompę. A oprócz tego mamy podsumowanie miesiąca, czyli na kanale Mike Satoshi status report. I jeszcze dalej, kto tutaj jest? Jurek z analizy, analiza techniczna. 2 listopada 2020 roku tutaj zapraszam. Zobaczcie, jak tutaj rośnie nam statystycznie Jurek. Ma o wiele więcej wyświetleń niż osób, subskrypcji, którzy go subskrybują i mam nadzieję, że bardzo możliwe, że dołączy tutaj też do kryptonarodu już w niedługiej chwili. Zobaczymy, czy będzie taka możliwość rzeczywiście. Jeszcze mamy kryptokamikadze, kryptorozrywka, zanim sprzedasz heksy, weź za darmo Axion. O! Czyli można było wziąć, no ale nie do końca, bo coś tam nie wyszło. 3, 2, 1, krypto, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Kto tego klucza nie zdobędzie, ten, nie czytam dalej, ale będzie boom. Na pewno będzie boom. Dzienna dywka dyskomfortu, Plasm Network, czyli ekosystem Polkadot i Kusama. Skalujemy, czy nie. BitHub, KF, uwaga na Huobi. Bitcoin na korekcie, Paxful, karta debetowa, Tron, zaatakowany. I tutaj na to Huobi będziemy dalej spoglądać. Sprawdźmy sobie jeszcze na chwilę, bo tak jak akurat jesteśmy tutaj, a nie, sprawdzaliśmy, minus 10% w ostatnich 24 godzinach. FX Max, ona wciąż łudzi i mami, a ty stale do niej wracasz. Czyli patologiczna relacja z ceną. Tomasz Rozmus, wybory w USA, Trump vs Biden, 3 listopada 2020 roku, co z dolarem amerykańskim. Rekin biznesu, inwestycja, zarabianie, inwestuj i zarabiaj. Gazety, kalendarze, czasopisma, sposób na, zobaczmy co tutaj jest, sposób na zarabianie, czyli też się tutaj dowiemy tego. I CryptoDev, jak importować plik ze smart kontraktem na Ethereum. Zapraszam oczywiście, zobaczmy dosłownie z 2-3 komentarze. Dzięki, jutro ważny dzień dla wolności, naszej covidowi, albo covidowy zamordyzm na całego. No, tutaj się chyba zgodzę z pewnym aspektem, ostatni bastion wolności. Artur Bergrau, a wiesz kiedy Binance rezygnuje z USDT? Siedzę w nim trochę i nie chcę umoczyć. Sprawa Tethera jest tutaj od 2 lat wałkowana i przeze mnie, i przez inne osoby i to wygląda, że nadal jest ta sprawa nierozwiązana, ale warto w razie czego. W razie czego, nawet jak już jesteście na tym Binance, wątpię, żeby kiedykolwiek Binance się rozstał z Tetherem, bo działałem tutaj od wielu lat, ale w razie czego ja przynajmniej wychodzę sobie do USDC, no a na Binance mnie nie ma już od wielu miesięcy, także akurat tutaj nie mam z tym problemu. Ale niektórzy uważają, że to jest świetna giełda, no i jest oczywiście i w ostatniej audycji mówiłem, dlaczego giełdy chińskie na BitHubie mieliśmy o 19, dlaczego giełdy chińskie mogą mieć problem, jeżeli po OKEX-ie padnie następna, ale nie Binance, bo Binance jest z Singapuru, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj nie do końca będzie na razie ten problem, który dotyka w tym momencie giełd z Chin, o ile to będzie dalej oczywiście kontynuowane. No i Przem Krypto dokładnie powtarza to. Osobiście jak wychodzę do stablecoin, to tylko i wyłącznie USDC. Moim zdaniem mniejsze ryzyko, aniżeli USDT. Jeszcze mamy Giewa. Temat z Tetherem przewija się od dłuższego czasu. Pytanie, dlaczego nie chcą się nim zająć na poważnie? Może rząd ma w tym jakiś interes? Ja tutaj dodałem, dobre myślenie to niestandardowe myślenie. Idziesz w ciekawym kierunku. Należy tylko pamiętać o tym, że jeżeli myślimy niestandardowo czasami, to przez ten świat Matrixa jesteśmy uważani za szaleńców. A potem szaleńcy zmieniają świat. Też tak można do tego podejść. Dobra, mamy to. Także jeszcze o 19 na pewno się widzimy na BitHubie. A potem będziemy decydować, co i jak będę Was tutaj informował w społeczności, bo nie wiem, o której wyjadę. Prawdopodobnie jeszcze będzie audycja wieczorem tutaj nagrana i zobaczymy. Dam Wam znać na społeczności,
czeka mnie długa droga, ale fajna droga, bo będziemy akurat wtedy poznawali wyniki wyborów, bo to będzie pewnie około 10, gdzieś jakoś taka godzina w Stanach Zjednoczonych, a w droga to wiadomo, tam jest troszeczkę do tyłu czas, także pewnie około 3, 5 nad ranem kolejnego dnia będziemy widzieć, co się dzieje. Ja będę jechał i jechał. Jechał. Ale przynajmniej te drogi są o wiele bardziej ciekawsze niż jeszcze 20 lat temu. Wow, zanim wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Wcześniej oczywiście. Dobra, zapraszam Was na ten film. Będzie po tym filmie, który zawsze kończymy audycję. Chwilę później dodane 4 minuty. Także jeszcze outro Was czeka, a potem ten 4-minutowy film. Zobaczcie sobie, na chwilę sobie spuśćcie głowę. Nie kierujcie podczas oglądania tego. No i życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie. Zostańcie z Bitcoinem. There was a time when our children stood at attention. And in one united voice, recited the Pledge of Allegiance. When strength and honor meant something. When standing for our flag meant something. There was a time when our history was taught with pride and respect. When respect was given to those who served, bled, and died to protect and defend our freedoms. It was when we, the people, decided our future and had a voice that was heard. We are all bound by a feeling deep inside. That people in power are exploiting and abusing us, while using the powerful media apparatus to pretend they're not. All we ever wanted to do was the right thing, but they kept telling us we were wrong. We started to believe them, and let ourselves forget everything that once made us strong. We became weak. We elected traitors to govern us. We allowed evil to prey on us. Those who claimed to represent us gave us false hope, made false promises. The evil and corruption only grew. They invented the word globalism to advance on their agenda of tyranny undetected, using fake narratives of social justice to neuter our resolve to fight back and silence us with shame. If you've had the misfortune of living through a globalist revolution, you will remember many false promises of prosperity and justice for all, but observing only poverty, violence, and death. One after another, these nations were robbed of every resource the land and waters produced. Citizens who would not surrender their freedoms were threatened, marginalized, or even killed. Those who did were weaponized against the rest. They blamed us for destroying the environment, for poverty, for slavery, for not going to college, or for just giving up. What you must learn is that it has always been them. A colossal global criminal class who had risen up and occupied every level of corporate, legal, and political power imaginable. In 2016, they were preparing for an endgame that was to start with the election of Hillary Clinton, and within 8 years would have culminated in nothing less than a mass global nuclear holocaust. Yet somehow, while humanity was taking its last step over the precipice of extinction, there was a miracle. You may know it as the plan. Brave patriots set into motion a sophisticated military-grade sting operation against the overwhelming network of corruption that had led all the way to the top. By the time the good people of the world learned of the frightening reality they were living in, and how close we came to the end of it all, we had already been saved. Raging around us is the final phase of a vast global shadow war, not between nations, but between the forces of good and the most unimaginable of evils. They know what's coming. It is now more clear than ever. Never in our history have they been this exposed. Never in our history have they come out from the shadows to fight. The truth is clearly visible. They defend the violent criminal gangs of MS-13. They openly promote the dismantling of our borders. They said there would be nuclear war if Trump remained in office. They encouraged violence against those who spoke out. They pushed hate, war, and economic decline. They wanted to stop peace talks with North Korea. They called for Trump to be impeached, not even providing a reason. They tried to get us to hate America, and so many obeyed. But now, each day, more and more,
we see they are terrified. They knew this day would come. The entire world is watching. Patriots from around the world know that if America should fall, so falls the world. That's why we have Q. We the people, patriots everywhere, stand at the ready. We volunteer our talents willingly. We fight. We thank for ourselves. Dark to light.